W tym nagraniu zajmiemy się pojęciem elektrojemności. Ogólnie elektrojemnością nazywa się tendencję atomu znajdującego się w związku chemicznym do przyciągania elektronów. Wartość elektrojemności możemy odczytać z tablic chemicznych, gdzie wyznaczone zostały wartości elektrojemności zgodnie ze skalą Paulinga. Skala Paulinga oparta jest na pomiarach energii wiązań i polaryzacji wiązań chemicznych powstałych w dwuatomowych związkach chemicznych. Przeanalizujmy elektrojemność składowych cząsteczki wody, czyli dwóch wodorów i tlenu. W cząsteczce wody znajdują się dwa wiązania pojedyncze, po jednym między wodorami i tlenem. W wiązaniu tym jeden elektron pochodzi od tlenu, drugi od wodoru. Elektrojemność wodoru wynosi 2,1, natomiast elektrojemność tlenu wynosi 3,5. Bardziej elektrojemny w tej cząsteczce jest tlen. Toteż ma on większą od wodoru zdolność do przyciągania elektronów. Tlen będzie przyciągał do siebie elektrony, które zostały uwspólnione między wodorem a tlenem. Wiązanie chemiczne, zarówno to jak i to, zostanie przesunięte w kierunku tlenu. Elektrony, które pozwoliły na powstanie wiązania chemicznego, zostaną przyciągnięte przez tlen. W cząsteczce wody w wyniku przyciągania wiążącej pary elektronowej przez tlen w okolicach wodoru tworzy się częściowy ładunek dodatni, a w pobliżu tlenu powstaje częściowy ładunek ujemny. Cząsteczka wody jest dipolem o biegunie dodatnim i ujemnym. Zastanówmy się teraz, jak zmienia się elektrojemność pierwiastków. Kiedy sięgniemy po układ okresowy pierwiastków, po taki układ, na którym będą zaznaczone wartości elektrojemności, to możemy przeanalizować zmianę elektrojemności w poszczególnych okresach i grupach. Najpierw popatrzmy na to, jak zmienia się elektrojemność w danym okresie, ze wzrostem numeru grupy. Elektrojemność sodu wynosi 0,9, natomiast elektrojemność magnezu wynosi 1,2. Elektrojemność siarki wynosi 2,5, a elektrojemność chloru wynosi 3. Widać, że wartość elektrojemności wzrasta ze wzrostem numeru grupy w danym okresie, czyli wraz ze wzrostem masy pierwiastków znajdujących się w danym okresie. Teraz zobaczmy, jak zmienia się wartość elektrojemności pierwiastków występujących w danej grupie. Wartość elektrojemności potasu wynosi 0,8 w skali Paulinga. Elektrojemność cezu wynosi 0,7. Nasuwa się wniosek, iż elektrojemność pierwiastków w poszczególnych grupach maleje wraz ze wzrostem liczby masowej. Maleje, przechodząc w dół grupy. Największą elektrojemność mają pierwiastki położone w prawym górnym rogu układu okresowego pierwiastków. Jest to związane z małą liczbą powłok elektronowych w atomach. Ogólnie małe atomy przyciągają elektrony silniej niż atomy duże. Atomy mające prawie całkowicie zapełnione powłoki walencyjne mają większą wartość elektrojemności niż atomy o powłokach częściowo wypełnionych. A zatem elektrojemność rośnie w okresie w prawo, a w grupie maleje, gdy przechodzimy w dół grupy. Fluor, najbardziej elektrojemny pierwiastek w całym układzie okresowym pierwiastków, bardzo chętnie chce uzupełnić niewielką liczbę elektronów brakujących mu do uzyskania oktetu elektronowego. W przypadku fluoru do oktetu brak mu już tylko jednego elektronu. Pierwiastkiem o najmniejszej elektrojemności jest franz, który znajduje się w lewym dolnym rogu układu okresowego pierwiastków. Mała wartość elektrojemności wynika z większej liczby powłok, co powoduje słabsze przyciąganie elektronów przez jądro oraz dużej chęci do pozbycia się jednego elektronu walencyjnego w celu uzyskania trwałej konfiguracji gazu szlachetnego. Czy zdziwiło Cię może coś w tej wersji układu okresowego pierwiastków? Zobacz, ile grup mamy tutaj. Ile grup jest rozpisane w tym układzie okresowym pierwiastków? Pierwsza grupa, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta. Dokładnie, brakuje ostatniej grupy układu okresowego pierwiastków.
brakuje gazów szlachetnych. Gazy szlachetne, helowce, mają całkowicie zapełnione wszystkie obsadzone powłoki elektronowe, w tym oczywiście powłokę walencyjną. Zatem mają one stabilną konfigurację elektronową. Nie podaje się elektronności gazów szlachetnych, helowców, ze względu na ich stabilną strukturę elektronową.